Witajcie, mężczyźni, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Harajary na modyfikacji Equestria Dwarf jako Kraina Kirin. I co tutaj się... coś się znowu stało i nawet nie wiem skąd. Więc w ostatnim odcinku tutaj mieliśmy bardzo dużo jakichś takich rzeczy. Tutaj się coś dzieje na północy chyba, albo nie wiem. Tak naprawdę w naszym położeniu tak naprawdę nic się nie dzieje. Więc oprócz tego, że kolejny raz robię kolejny cel, po prostu badanie, które polega na tym, że badam gospodarkę, to fajnie jest, haha. Dobra, nie jest fajnie. Patrząc na to, ile jeszcze rzeczy można zrobić w tym, to nie wydaje mi się, żeby jeszcze coś można było aż tak porobić w tym modzie. To, co na razie chcę, to sobie usunąć ten fakt, ponieważ wiadomo, że on najbardziej nas stopuje. No i zobaczymy, co dalej. Tutaj, jak zwykle, normalne, to akurat normalne drzewko trochę nas stopuje. Próbujemy sobie zdobyć ten właśnie olej, ropę naftową, jak najwięcej, ale oczywiście aż tak dużo jej nie produkujemy. Mamy dużo tych, wykorzystujemy jak możemy. Możemy gwarantować kogoś i później dołączyć do wojny, jeżeli dojdzie do czegoś takiego, tylko że naprawdę większość tych państw, ja nie wiem, gdzie one są. Brakuje mi jakiejś komendy, to takiej typowej. O, tutaj wejdź i w ogóle. Dobra. Coś możemy... Nie, tutaj mamy włączone. W takim razie w ogóle to się nam nie opłaca, jeżeli nie możemy. Próbowałem zobaczyć, czy nie ma czegoś takiego, wiecie, że jeżeli później zaatakujemy, to czy coś nie da się... O, mamy jakiegoś nowego Field Marshala. Ten. Wygląda na dobrego Field Marshala. Nie jest dobrym filmem. Sprawdziłem sobie. Dobra, w takim razie... A, bo tutaj sobie rozpoczęliśmy. No tak, no i tutaj powoli zacznę rozwijać, ale może tutaj pójdziemy, zobaczymy, co to nam da. Jak zwykle coś powinno dać. I szczerze, mamy ten możliwości rozwoju gospodarczego. Wreszcie możemy tutaj dać to, bo wiecie, bo wcześniej to aż tak bardzo nie było. I dosłownie czekamy. Ten Non-Aggression Pact, jak sami pamiętacie, on był zrobiony dlatego, że my chcieliśmy w sumie ich zaatakować, ale oni się w sumie zgodzili na wszystko, co my chcieliśmy i trochę głupio było. To, co tak naprawdę teraz nie mam problemu w ogóle z zaopatrzeniem, bo jak tutaj produkuję, to nie mam, mam stockpile. A czego mi brakuje? Infantry equipment. Czekaj, czy to jest jakiś magical? Chyba jest magical infantry. Okej. To wiele tłumaczy. Czekaj, czy nie mogę za taniochę tutaj pozmieniać to na magical? Chyba nie będzie aż tak tanio. No, trochę nam będzie kosztowało, ale chodzi o to, że magical ma to do siebie, że po pierwsze on jest o wiele lepszy. Bo jak sobie zmienimy to na magical, widzicie? Boom, boom. To jest o wiele lepsze niż normalna dywizja. Nie wiem po co. Spojrzałem się, bo pies właśnie się obudził. Po co byśmy normalnie chcieli coś takiego? Możemy już? O! I... A, no na aggression point nam w ogóle spadł. Dobra. Boom. I teraz musimy czekać. Tego też fajnie było tamtego gościa dać. Dobra. Co tutaj za tereny polepszyć sobie? Podoba mi się, że to jest Big Ben i w ogóle to nie przypomina, że ja tutaj industrializację robię. Okej, okay, coś zrobiliśmy i jak zwykle... Fajnie by było, gdybym po prostu... Po prostu bym coś tutaj...
Dodał, tylko że to jest chyba po prostu zrobiłem badanie na typowe takie. O to zrobiłem. Więc takie. Przydałoby się coś więcej do tego, nawet do tego państwa. Dosłownie jako ci, to ja nic nie mogę robić. Jakieś problemy mają. Póki to nie jest coś takiego, że wy będziecie chcieli mnie zabić, to wszystko jest ok. Też dostajemy dzięki tym gościowi lub babce, nie wiem, tutaj jest akurat trudno powiedzieć czasami. Dostajemy te bonusy, więc to akurat fajnie jest. Jak zwykle jakaś wojna się zakończyła. My już sobie zmieniliśmy na maksa to mi się podoba. I jak tutaj mamy wszystko z tego zrobione prawie, o, możemy zrobić to. Kim ty jesteś? Dobra. A, widziałem cię, tam jest jakiś tam napisane o tobie. Za chwilę pokażę, o co chodzi. A więc tak, my sobie tutaj polubmy w takim razie te wszystkie. 8 dni, dobra, robimy to w 8 dni. Zmniejszone na 7. Okej, okay, wysielimy was w takim razie. Też tak można. Okej. Okay. Są jakieś protesty, ale ja aż tak bardzo się tym nie przejmuję tutaj. O, tutaj coś mi wysłało. O, i wszystko się zmienia. Dobra, czy jest coś do zrobienia oprócz tej decyzji, co jest najbardziej wkurzające na świecie? Chyba nie. Okej. Okay. W takim razie sobie zróbmy dalej to i jakieś tam bonusy zawsze będą. Mam już taką stabilność, że prawie nic nas raczej nie pokona w tym. Dobra, powoli tutaj się zmienia. No, nie wiem nawet skąd się nam tutaj udało zrobić to, ale trochę było denerwujące, jak tam zrobiliśmy. Czy tutaj wszystko jest? Okej, bo ja nawet nie wiem co tutaj, bo tutaj mamy... mamy to i tutaj chyba po prostu jakiegoś burmistrza daliśmy albo prezydenta miasta, nie wiem. Dobra, w takim razie uleczmy to, widzę, że jakieś bonusy na plus, to zawsze warto wziąć. Dobra, weźmy sobie tutaj jakieś bonuski też. O nie, gość umarł. Czy nadal to mamy, czy to to będzie przez cały czas. Czy my was zaatakujemy? Nie. Ale no, mają gwarancję. Wiecie co, ja po prostu dam tym wszystkim gościom gwarancję. Jeżeli którykolwiek z nich zostanie zaatakowany, no to... to po prostu... i tak będę... A, czyli za każdym razem to jest większa się cena. Dobra, mam tyle political power, że nie będzie problemu z tym. Okej, okay, jak to wygląda z wami? Trzeba pamiętać, żeby tym nie dać przez przypadek. Okej, okay, dywizje kolejny. Mam tutaj was? Chyba nie mam was. Okej, okay, wysyłamy kolejne. Tutaj Army Modernization. Tutaj zróbmy. O, no właśnie! Nie zrobiliśmy jeszcze sobie agencji. Chyba nie wybraliśmy zdjęcia. Chociaż powinny być wybrane od razu. Dobra, co tutaj nam pokazuje? Szczerze to ja czekam na ten samolot, jak mi się zrobi. A w międzyczasie nam się ulepszają. Dobra, tutaj coś się dzieje. Okej, okay, zakończone. Więc po pierwsze może... wyłączmy... tak, i żeby sobie organizację nieco narobili.
Zmniejszmy sobie to. I zawsze się zastanawiam, bo oni naprawdę nie są aż tak potężni, więc nie wiem, co jest takiego złego w tych. Jedyne, co mogę zrobić, to jeszcze sobie powiększyć o to. Zmienić sobie na... To raczej nie mamy ciężarówek. Artylerię. I jak to wygląda? Wygląda nawet. Więc dajmy chwilę. Okej, zrobiliśmy w takim razie tu. I możemy zacząć robić w ogóle. No, wypowiadamy wojnę. Wzywamy was do wojny. I zobaczmy, jak to pójdzie. I wygląda na to, że idzie jakoś... Dobra, po pierwsze tutaj weźmy. Cokolwiek nam dadzą. Nie ma aż tak, nie powiem, ciągle zielonych, ale co pewien czas jest, więc mi się podoba. Okej, w takim razie tutaj dodajmy kolejne rzeczy. I widzę, że dalej nasza gospodarka. No, na pewno wydaje mi się, że ich będzie, jeżeli chodzi o to, o wiele lepiej. Widzę, że tak naprawdę przez to, że my sobie już tak porobiliśmy tego, to trochę dobrze nam idzie. Dobra, wyślijmy ciebie do stolicy. No i co? No, czekamy. Tyle możemy zrobić. Czy coś tutaj jeszcze jest? Nie, tutaj mamy... Teraz te bonusy też to są takie krótkie dosyć. To możemy sobie zrobić. Masterpiece. Mwah. Czy coś jeszcze tutaj? Czy się tutaj ogólnie? Co to jest? Defense of attack. Resistance, recovery. Nie, no to to na dole się opłaca. Dobra, kolejne dywizje. Na razie tego nie będziemy robić tych. Akurat nas akurat nie będzie kosztowało zbytnio, ale po prostu byśmy tego nie chcieli. Tutaj widzę, że oni mają marynarkę. A kiedy ktoś ma marynarkę, to wiecie, to oznacza, że można wysłać swoją marynarkę. Wydaje mi się, że my zbyt mało dockyardów daliśmy. Tak. Zawsze kiedy widzę coś takiego, to wiem, że na pewno chodzi o to, że dockyardów nie ma. Dobra, i tak wysłaliśmy marynarkę, więc wystarczy. Wyślejmy jeszcze kolejnego. Czy coś tutaj możemy jeszcze porobić do tego? Nie widzę, żebyśmy mogli tutaj porobić coś. Wyślijmy tutaj, bo na pewno się zgodzą, a my wysyłamy dalej. No, powiem szczerze, po pierwsze, nasi sojusznicy są bardzo potężni i chyba ich nigdy nie zaatakujemy, widząc, co się dzieje. Tutaj mamy jakiś trade, który w ogóle nie ma nazwy. Jak sami widzicie, ich czołgi popychają tak bardzo. Wezwijmy ich do wojny, bo i tak co mamy robić? No, więcej dywizji.
Kolejny guarantees. A i tutaj już się nam zrobiło. Dobra. Tutaj też możemy special powers. To nie jest jakiś, że tak powiem, siły specjalne, nie są aż takie. Tutaj dopiero możemy sobie odblokować tych, to są te Valiants. Czy coś tutaj w ogóle nam daje? To chyba już nie jest nam potrzebne realnie do zrobienia, bo tak naprawdę tam to tylko są jakieś specjalne dywizje. Czy was trzeba? Chyba nie. Dobra, więc tutaj powoli ich pokonujemy. Tutaj widzę, że udało nam się przez góry przejść. To jest ciekawe. Ale pytanie jest takie, czy w ogóle tutaj mają jakiś olej. Mają. Co oznacza, że trzeba połączyć nasze koleje. Na przykład o tak. I dzięki temu, jak będziemy połączeni, to powinno być o wiele lepiej. Okej. Tutaj się jakoś wkurzają, widzę. Ale to aż tak nie powinno być nas interesować. Okej, okay, tutaj widzę, że to będzie nam się pojawiało przez to, że mamy... żeby to dać. Ale tutaj mamy coś. Wydaje mi się, że to po prostu ta babka może zostać nowym, naszym nowym liderem. I tyle. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Mamy to. Zawsze coś można, żeby dokończyć. I czy coś jeszcze tutaj jest ciekawego? Jak wygląda kolej? Wow, o wiele ładniej wygląda. Nie powiem. Polepszmy w takim razie drogi. Wszyscy uwielbiają lepsze drogi. Pytanie jest takie, czy my... Nie, bo chodzi o to, że to jest chyba naszym claimem. Tak, claimem i trochę słabo, że nie możemy nic z tym zrobić. Protestują. No niech sobie protestują, bo to nie jest aż takie, powiem szczerze... aż takie... ciekawe. Dobra, widzę, że i tak to nam usuwa, więc... Ile teraz mamy? Teraz mamy normalne. Kurde. Dobra, w takim razie enable. Tak. Dobra, będziemy musieli po prostu znowu przez to przejść. Mamy teraz minus. What? Czy to po prostu. Okej. Okay. Okej, okay, co jakieś osiągnięcie dostałem za po prostu kliknięcie kilku rzeczy. Dosłownie mamy oto, to jest social reform. Nice. Nie powiem, ciekawy jest tutaj, kogo może zastąpić realnie. Tego gościa nie może. Ten jest fajny, tego zastąpi zapewne. Ale mamy dosłownie minus 400 przez to, że coś się porobiło. Chyba przez to, że nam automatycznie się tutaj zmienia? Chyba przez to, że automatycznie nam się zmienia, to teraz są takie koszty. Bo dosłownie, jak patrzę, ile kosztuje tutaj wszystko, to jest to bardzo straszne. Czy coś tutaj jeszcze można zrobić? Nie. W takim razie wracamy wreszcie do produkcji broni.
Aż dziwne. Po tylu latach. Dobra. Jak tutaj wygląda z tym? No, część dywizji tak naprawdę powinna atakować, bo dosłownie nie ma żadnego, że tak powiem, potrzeby. Okej, to jest nasz został złapany? Nie, czyjś. Co tak ciągle in the field? Czy my tracimy po prostu dużo? No, trochę straciliśmy, nie powiem, manpowera. Okej. Okay. Blokował nam się. Nie mamy 100%. Wow. W sumie zapewne normalnie by też nie było. Tutaj coś się też widzę, że dzieje. Dokończmy w takim razie to. I zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. No, jesteśmy prawie przy ich stolicy, a jeszcze tutaj nie padają. Ten hit expert. No to na razie go nie robimy. Wydaje mi się, że jest ten hit expert. Jesteśmy dwa karabiny. No, no więc tak, po pierwsze ich marynarka, nasza. Po drugie, wy dostajecie z powrotem to, co kiedyś utraciliście. Bo dosłownie utraciliście to na ich rzecz. Co my robimy? No, popetujemy. Więc zbierzemy tych. Weźmy was. Czy coś tutaj jest ciekawego? Nie widzę. Okej. Okay. W takim razie wszystko zrobione. I tak, tutaj ci wrócili. Ci są. No i mamy tych, no nie powiem, więcej chyba się nie da zrobić, bo tak, tutaj nie możemy was, nie możemy was, was też nie możemy, tych też nie możemy ani jednego, może tutaj są, nie, bo to ci wszyscy to są, wiecie, nie marionetki. Oni są marionetką River Federation, czyli River Federation ich pokonało. No nie powiem, tutaj też jest dużo dzieje się. Ten gościu tutaj jest zwycięzcą. Tutaj... A, gryfy przejęły ten główny kontynent, a na tym kontynencie dosłownie nic się nie dzieje. Czy coś jeszcze możemy porobić? Oprócz tego, że dosłownie straciliśmy cały nasz political power. Jesteśmy w takiej samej sytuacji jak kiedyś. I dosłownie czuję się źle z tym. Na razie sobie w takim razie poróbmy tutaj te rzeczy. Póki co jeszcze się ludzie biją między sobą. Ja też bym chciał, ale nie mogę. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy znowu 100%, więc co my mamy tutaj robić niby? Tutaj nawet nie będziemy mieć siły politycznej na to, żeby to zrobić. Bo to, co się po prostu ukazało, to jest, jak tam dałem to, to na szczęście uratowało nam część tych rzeczy, tylko że dosłownie w części to mi po prostu usunęło w ogóle. I jak sami widzicie, i tak nic nie mogę zrobić. Aż się dziwię, jak oni to zrobili. Więc jedyne, co mi zostało, no to czekanie na cud, co zawsze można robić, a z drugiej strony po prostu zobaczenie całego drzewka. Tutaj tak, to co nie mogliśmy zrobić, to tak, tutaj.
Chodzi o to, żebyśmy z tymi, tylko że oni... To już zrobiliśmy. Nic tak naprawdę nie stało się z tym. Teraz może jako tako będzie. Industrial capacity, nawet nie wiem. Z tej opinion, no to wiadomo, co trzeba było zrobić. A stabilność instytucjonalna, no to tak, jest prawda. Tutaj to, co nam brakuje, to jednego z tych. Czyli to, co byśmy musieli tak naprawdę zrobić, to poprawić z nimi relacje. Nie możemy, bo nie mamy siły politycznej. I z kim w ogóle? To jest południowy. Gdzieś na południu musi być. No oczywiście, że się nie pokaże. Tutaj jest. A, ci! No. Oni też nie mają nic tutaj, szczerze. No ich nazwa. Dobra, w takim razie to tyle z tym odcinku. Jeżeli coś jeszcze się da z nimi zrobić, to ja z nimi to zrobię. Tylko od razu mówię, to co się według mnie da z nimi zrobić, to raczej się nie uda. Tutaj to, co musi być, to tak, że oni muszą być w pokoju. Realnie, to tutaj musimy tylko poprawić opinię. Okej, w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku. Ja jeszcze zobaczę, co tutaj się da. Po prostu opinię powiększymy, to jest jedna z najprostszych rzeczy. I zobaczymy. Więc był z wami Trachol. No to, cześć!